Portal Chiny24.com przedstawia podcast z serii Chiny według Leszka Ślazyka. Dzień dobry. Przy mikrofonie Leszek Ślazyk. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu z serii „Chiny według Leszka Ślazyka”. Na wstępie dwie sprawy. Pierwsza z nich to spotkania, które zamierzam zorganizować w najbliższym czasie. Nie mam jeszcze pełnej listy miejsc, dat i godzin, ale wiem już, że korzystając z zaproszenia Kustosza Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. 12 marca o godzinie 18 będę tam właśnie wyjaśniał, czemu nie rozumiemy Chin. To spotkanie przewidziane jest w formule otwartej. Zaproszenia nie będą wymagane. Serdecznie zapraszam. Powtórzę, bo jak wiadomo lubię. 12 marca to niedziela, godzina 18, Muzeum Azji i Pacyfiku, ulica Solec 24, Warszawa. Szczegóły w opisie tego odcinka. Druga sprawa to moje podziękowania patronom podcastu, którym jestem naprawdę niezwykle wdzięczny za wsparcie. Nie należy do ulubieńców miłościwie nam panujących, zatem nie mam szans na choćby średniej wielkości willę, czy też inną łaskawą, a szczodrze z publicznej kasy wyasygnowaną formę finansowego wsparcia. Dlatego też patronom bardzo serdecznie dziękuję. I po raz nie wiem który, przepraszam, że często odpisuję z potwornym opóźnieniem, ale mam nadzieję. Że cotygodniowe newslettery, choć w jakiejś części, tę moją opieszałość korespondencyjną Państwu wynagradzają. Tych z Państwa, którzy jeszcze patronami nie zostali, a którym podoba się to, co robimy w ramach projektu Chiny24.com, zachęcam do wspierania nas. Każda patronka, każdy patron, to dla nas kolejne możliwości docierania do informacji i źródeł, które już w większości przypadków są po prostu płatne. Jest to zjawisko, które rozumiem jako osoba prowadząca maleńki projekt medialny, którego utrzymanie wymaga pieniędzy, które trzeba pozyskać, ale z którym to zjawiskiem zarazem się nie zgadzam, któremu jestem przeciwny, ponieważ sprzyja erozji społecznej. Informacje dostępne odpłatnie to pogłębianie się obecnie obserwowanej patologii mediów, które już dawno pożegnały się z etosem dziennikarskim, a karmią swoich odbiorców lekko strawnym śmieciem bez żadnej wartości. Dieta to lekka, łatwa i przyjemna, za to z rozlicznymi skutkami ubocznymi. Dzięki Państwa wsparciu mogę się dzielić informacjami z tych mało dostępnych źródeł, niektóre długo jeszcze pozostaną niedostępnymi. Wiecie Państwo, że najnowsze książki zawierające wyniki badań dotyczących Chin współczesnych, np. w obszarze nauk społecznych, Sprzedawane są w cenach powyżej 1000 zł za sztukę, a są takie, które kosztują i 3000 zł za sztukę. Nie ma szans, by natknąć się na taką w książkę, w którejkolwiek polskiej bibliotece. Tych zdecydowanie nie stać na takie ekstrawagancje, kiedy za prąd trzeba płacić. Kolejną okazją do dzielenia się informacjami i wiedzą będą, mam nadzieję, planowane spotkania, spośród których zaklepanym jest wspomniane spotkanie w Muzeum Azji i Pacyfiku. W Warszawie. O innych miejscach, datach i godzinach będę informował na bieżąco. I to jest dobry moment, by przejść do meritum. No, kończ władziu i robimy. Najważniejszym tematem w Polsce ostatnich kilku dni było No właśnie. Co było tym tematem? Kto jeszcze pamięta aferę balonową? Kogo rusza, tak naprawdę rusza? Wizyta Bidena w Polsce. Życie mknie bez wytchnienia. Kolejne wydarzenia przelatują jak klatki taśmy filmowej w kinematografii, który czasem się zatnie na chwilę, a najczęściej działa to szybciej to znów jeszcze szybciej. Tak czy inaczej, ledwie chwilę temu najważniejszym tematem doniesień medialnych była wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce wizyta, która trwała aż dwa dni i miała być sygnałem dla całej Europy ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, że w Europie to Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Niemcy zdumione, a Niemcy skonfundowani, donosiły portale internetowe dmuchające balon dumy i przeczucia awansu do pierwszej ligi światowej. A w wigilię przylotu Bidena do Warszawy okazało się, że amerykański prezydent jednak najpierw wpadł z wizytą do Kijowa. Z balonu trochę powietrze uszło, ale to co uszło szybko dodmuchano, Dając do zrozumienia, że to wszystko z góry ustalone i wiadomym było, taki po prostu trik wobec Moskwy, którą o sprawie poinformowano z wyprzedzeniem, wprawdzie, ale po co drążyć temat, skoro wizyta prezydenta USA w Kijowie wywołała w Moskwie wściekłość? No tak przynajmniej donosiły media prawdopodobnie będące świadkiem tego, jak w Moskwie zapanowała ogólna wściekłość. Przecież tego nie wymyśliły, prawda? Tak na marginesie. W mediach francuskich więcej uwagi poświęcono problemowi suszy w departamentach południowych niż wizycie Bajdena w Kijowie i w Warszawie. Bo Bonaparte wprawdzie dał nam przykład, jak zwyciężać mamy, ale to myśmy ich nauczyli przykładnie jeść widelcem. I taka wdzięczność. Żadnej empatii. Pewnie z zazdrości. Tak sobie dworuję, ale pewnie dlatego, że w sytuacjach, w których nie potrafię się odnaleźć, budzi się we mnie Gombrowicz. Wspomnienie Gombrowicza w kilku odsłonach z przeszłości. Z tą wizytą Bajdena miałem ten sam problem, co niejaki Gałkiewicz z poezją romantyczną. Nie Nieuki, nie robię przecież ja wam to tłumaczę zupełnie spokojnie. Wbijcie to sobie dobrze do głowy. A więc jeszcze raz powtórzę, proszę panów. Wielki poeta Juliusz Słowacki. Wielki poeta. Kochamy Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyż był on wielkim poetą. Proszę zapisać sobie temat wypracowania do nowego. Dlaczego w poezjach wielkiego poety Juliusza Słowackiego? Mieszka nieśmiertelne piękno, nieśmiertelne piękno, które zachwyt wzbudza. Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam? Wcale się nie zachwycam. Nie zajmuje mnie to. Nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy. A i to mnie nie zajmuje. O Boże ratuj. No, no jak mnie to zachwycaj, kiedy nie zachwyca. Ciszy, no na Boga. Ja, ja stawiam Gałkiewiczowi Pałkę. No. Gałkiewicz zgubić mnie nie chce. Gałkiewicz nie zdaje sobie sprawy z tego, co powiedział. Ale ja nie mogę zrozumieć. Nie mogę zrozumieć. Jak zachwyca? Jak? No, no, jeśli nie zachwyca. Jak to nie zachwyca Gałkiewicza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca? A mnie nie zachwyca. A to, a to jest prywatna sprawa Gałkiewicza. Jak widać, Gałkiewicz nie jest inteligentny. Innych zachwyca. Ale słowo honoru ni przecież nikogo nie zachwyca. Jak ma zachwycać, jeżeli nikt nie czyta? Oprócz nas, którzy jesteśmy w wieku szkolnym i to tylko dlatego, że przecież nas wszystkich zmuszają siłą hej! do tego, Cześć żeby hej! czytać z... za Boga. To dlatego, że niewielu jest naprawdę kulturalnych i na wysokości. Ale kulturalni także nie! I nikt! I przecież nikt! I w ogóle nikt! Nikt. Dągiewicz. Ja mam... W żony i dziecko. Niech Gałkiewicz przynajmniej nad dzieckiem się zlituje. Gałkiewicz nie ulega wątpliwości, że wielka poezja powinna nas zachwycać. A przecież Słowacki, wielkim był poetą, no może Słowacki, nie wzrusza Gałkiewicz, ale przecież nie powie mi Gałkiewicz, że, że nie przewierca mu duszy na Mickiewicz. Byron, Putin, Schellin, no, ale tylko... przecież! No, nikogo nie przewiercam! Nikogo niko to nic nie obchodzi! Wszystkich nudzi! Nikt nie może przeczytać więcej jak dwie, trzy strofy! O Boże, ja nie mogę! Gałkiewicz, to jest niedopuszczalne! Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca! No, ale kiedy nie zachwyca. Zresztą tak samo jak ta wizyta 11 miesięcy temu. Ówczesny stan mojego zachwytu można sprawdzić organoleptycznie, bo w sieci są podcasty z tamtego czasu. Nie zachwyca coś, co jest do bólu przewidywalne i do bólu symboliczne, odarte z konkretu. I tu się żarty kończą. Kilka dni dystansu wystarcza, żeby zrozumieć, że cała operacja pod tytułem Biden w Kijowie i w Warszawie była działaniem o charakterze reaktywnym, wywołanym tym, co od początku lutego robili Chińczycy. A trochę tego było. W dniach od 9 do 11 lutego oficjalną wizytę w Chinach złożył premier Królestwa Kambodży Hun Sen wraz z grupą członków kambodżańskiego rządu. W trakcie tej wizyty minister turystyki Kambodży ogłosił wprowadzenie programu dla chińskich turystów umożliwiający im dokonywanie wszelkich płatności realizowanych podczas pobytu w Kambodży, a dokonywanych kartami kredytowymi czy za pośrednictwem płatności mobilnych przy użyciu chińskiego juana. Remembi jest to oczywiście ruch mający przyciągnąć do Kambodży jeszcze większą liczbę chińskich turystów, o których zabiegają również inne kraje Azji Południowo-Wschodniej. Na przykład Tajlandia zniosła już wszelkie restrykcje sanitarne i wizowe dla obywateli HRL. Podczas spotkania premiera Hun Sena z przedstawicielami chińskich władz złożono deklaracje wzajemne żelaznej przyjaźni i zapowiedziano wzmocnienie wszechstronnej współpracy. Podpisano także 10 umów dotyczących współpracy i wspólnych projektów w obszarze rolnictwa, infrastruktury, handlu, energii i bezpieczeństwa w domyśle współpracy wojskowej. Sformalizowano plany o dalszym rozwoju nadmorskiej prowincji Sihanoukville jako wielofunkcyjnej ekonomicznej strefy, w której inwestorami są chińskie firmy. Przedłużono na kolejne lata projekt China Cambodia Development Cooperation. Podpisano umowy dotyczące projektów infrastrukturalnych. Tu chodzi o budowę dróg i autostrad, lotnisk, portu. Kambodża przystąpiła do realizowanego od kilku lat projektu budowy linii kolejowej Chiny Laos Tajlandia. Oczywiście nie obyło się bez deklaracji potwierdzającej, iż Tajwan jest integralną częścią Chin. A co za tym idzie, wszelkie problemy dotyczące tego regionu są wewnętrzną sprawą państwa środka. Ta wizyta jest o tyle ciekawa, że zaledwie w listopadzie w stolicy Kambodży, czyli w Phnom Penh, wizytę złożył Joe Biden. Wedle administracji amerykańskiej był to gest wskazujący, jak ważną dla USA jest sama Kambodża, ale także wszystkie państwa regionu. Było całe mnóstwo deklaracji, w tym nowe Comprehensive Strategic Partnership i... i nic. Coraz częściej bowiem Stany Zjednoczone deklarują, ale za deklaracjami nie idą żadne konkrety. No chyba że broń, to wtedy tak, choć nie zawsze na cito, bo się fabryki nie wyrabiają, głównie dlatego, że jest ich póki co naprawdę znacznie mniej niż być powinno. Kambodża zatem przyjęła dokładnie wzorzec postępowania wskazany przez Bidena. Deklaruje jedno, a robi co innego. W dzisiejszych okolicznościach przyrody, to Chiny przedstawiają Kambodży zdecydowanie bardziej konkretną ofertę niż Stany Zjednoczone. Co więcej, jest to oferta, która ma bardzo wymierne potwierdzenie zarówno w samej Kambodży, jak i w państwach z Kambodżą sąsiadujących. Czy dla Kambodży zależność kapitałowa, gospodarcza i polityczna od Chin jest niebezpieczna? Oczywiście. Ale jaką alternatywę mają takie państwa jak Kambodża, Laos, Wietnam, Brunei, Tajlandia czy Filipiny? Nawet Indonezja i Malezja posiadają bliższe relacje ekonomiczne z Chinami niż z jakimkolwiek innym państwem na świecie. Singapur nie ma potencjału wystarczającego, by inwestować we wszystkich państwach ASEAN, a też nie ma takiego braku barier, choćby wizerunkowych, jakim cieszą się Chiny, które mogą bez większych oporów współpracować chociażby z Mianmą, zwaną dawniej Birmą, pomimo tego, co się w tym państwie wyrabia, bo Chin takie historie z zasady nie interesują. Nie chcą być oceniane, same nie oceniają. Kolejnym przywódcą, który w lutym odwiedził Chiny, był prezydent Iranu Ebrahim Raisim. Przyjęto go w Pekinie z największymi honorami. Ebrahim Raisim, który przebywał w Chinach trzy dni, otrzymał na przykład doktorat honoris causa Uniwersytetu Pekinskiego. Poświęcono mu osobiście wiele czasu w centralnej telewizji i wiodących mediach, którym udzielił kilku obszernych wywiadów. Była to pierwsza wizyta irańskiego prezydenta w Chinach od 20 lat. Była ona też kolejnym potwierdzeniem rozwoju relacji między oboma państwami. W komunikacie podsumowującym wizytę prezydenta Iranu w Chinach podkreślono, że oba państwa przeciwne są stosowaniu sankcji w polityce międzynarodowej jako formy rozwiązywania sporów między państwami. Strona chińska Podkreśliła, że oba państwa łączy tradycyjna przyjaźń, a ich dwustronne relacje wytrzymały próbę zmiany układów międzynarodowych. Chiny zadeklarowały też, że będą promować rozwiązanie irańskiej kwestii nuklearnej. Chodzi tu oczywiście o umożliwienie Iranowi rozwoju technologii jądrowych, z jednej strony dotyczących energetyki, z drugiej, co niepokoi szczególnie Izrael i Stany Zjednoczone, umożliwiających Republice Islamskiej pozyskanie własnej broni atomowej. W trakcie wizyty prezydenta Ebrahima Reisima w Pekinie podpisano szereg szczegółowych umów o współpracy w dziedzinie energii, transportu, rolnictwa, handlu i inwestycji. Wszystkie te umowy zawarto w oparciu o porozumienie o strategicznej współpracy Chin z Iranem, w ramach którego HRL zobowiązała się do zainwestowania w Iranie 400 miliardów dolarów w okresie 25 lat. Iran, podobnie jak Kambodża, zbliża się do Chin nie mając w zasadzie wyboru. Lata temu Europa próbowała stworzyć przeciwwagę, koncentrując się właśnie na drażliwym problemie irańskiego projektu nuklearnego, ale Donald Trump strącił poukładane już na planszy pionki jednym ze swoich pierwszych prezydenckich tweetów. Przypomnę, bo wiadomo, że lubię, że Iran w tym roku przystąpi do szanghajskiej organizacji współpracy oraz do BRICS. A BRIGS, w którym znajdzie się też Argentyna, Egipt i parę innych państw, rozważa wprowadzenie własnej waluty, zapewne w formie cyfrowej, która uniezależni wymianę handlową pomiędzy członkami organizacji od dolara amerykańskiego. Kiedy w Pekinie przebywał prezydent Iranu, Wangi był już w podróży po Europie. Najpierw odwiedził Francję, potem Włochy, a następnie udał się do Niemiec, by wziąć udział w monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Przed konferencją sporo uwagi poświęcono roztrząsaniu kwestii, czy dojdzie tam do spotkania Wangai z Antony Blinkenem, czy też nie dojdzie. A wszystko oczywiście przez balon, który miał być szpiegowski, i całą masę innych balonów, które zestrzelono na wszelki wypadek, choć nie były ani chińskie, ani szpiegowskie. Szczerze mówiąc, dziwiłem się całemu zamieszaniu, bo dość jasnym było, że po spotkaniu w Monachium nie należy spodziewać się wiele. Wangi, który z funkcji szefa chińskiego MSZ, -u awansował z dniem 1 stycznia na dyrektora Wydziału Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego KPH, przed samym spotkaniem wyraził otwarcie ponownie to, o czym mówił kilkukrotnie wcześniej, czyli o histerii balonowej, która nie dość, że jest sprawą niepoważną, to jeszcze pokazuje słabość Stanów Zjednoczonych. Wspomniałem jakiś czas temu, że ta historia, gdyby była prawdziwa, powinna zostać rozegrana inaczej. Dyskretnie w pierwszej fazie zbierania dowodów, a potem z jarmarcznym wbrew przytupem w chwili ujawniania tychże dowodów ze wskazywaniem winowajcy przyłapanego na gorącym uczynku. Prawdę mówiąc, nie wiem czy ta sprawa w sensie zestrzonego balonu jest jeszcze na agendzie, ale nawet jeśli wróci, to jej wartość, wiarygodność przedstawionych wyników badania szczątków będzie tyle warta, co niegdyśniejsze zapewnienie Lorda Chamberlena, że oddając Czechosłowację uratował Europę przed wojną. Generalnie panowie się spotkali na życzenie strony amerykańskiej w formule spotkania nieformalnego. Spotkanie trwało ponad 50 minut i jak poinformowali Amerykanie, nie przyniosło jakiegoś przełomu, ponieważ Chińczycy, reprezentowani przez Wangai, nie przeprosili za balon. To znaczy, nie przeprosili bardziej niż to zrobili już wcześniej. Przy okazji Blinken ostrzegł Chińczyków, że Stany Zjednoczone wyciągną wszelkie możliwe konsekwencje w przypadku, gdyby Chiny Zaczęły wspierać Rosję dostawami śmiercionośnego uzbrojenia, jak to określono. Jeśli faktycznie tak przebiegała ta rozmowa, to panowie naprawdę nie mieli o czym mówić. Świadczyłaby ona zarazem o tym, że Antony Blinken i jego współpracownicy nie wyciągnęli żadnych wniosków z wszystkiego tego, co się wydarzyło od czasu spotkania ludzi z administracji Bidena z chińskimi dyplomatami w Anchorage na Alasce. To wtedy. Yang Jishi, ówczesny najważniejszy partyjny dyplomata chiński, zwrócił Blinkenowi i Sullivanowi uwagę, że Stany Zjednoczone nie posiadają legitymacji do tego, by Chinom coś nakazywać lub czegoś zakazywać. I że jeżeli panowie chcą rozmawiać, to najpierw powinni uznać równość stron biorących udział w rozmowie. Spotkanie w Monachium zatem wniosło tyle tylko, że się odbyło. Ciekawszym zdarzeniem w Monachium było spotkanie Wangai. Z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy dmytrem Kubyłą. Nie wiadomo zupełnie nic na temat tego, co panowie sobie podczas spotkania powiedzieli, warto jednak zachować sobie w pamięci ten fakt, że szef dyplomacji partyjnej Chin i szef dyplomacji Ukrainy spotkali się w Monachium i rozmawiali w cztery oczy. 20 lutego, dwa dni po spotkaniu Wanga z Blinkenem w Monachium, na oficjalnej stronie Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych opublikowano tekst pod tytułem Hegemonia USA i zagrożenia z niej wypływające. Mam silne wrażenie, że dokument ten nie rezonował jakoś szczególnie w polskiej przestrzeni medialnej, więc pozwolę sobie zacytować kilka fragmentów tego oficjalnego dokumentu. I tak, wprowadzenie. Stany Zjednoczone, stając się najpotężniejszym krajem na świecie w wyniku dwóch wojen światowych i zimnej wojny, zaczęły działać z większą śmiałością, ingerując w sprawy wewnętrzne innych państw, dążąc w ten sposób do utrzymania i wykorzystywania swojej hegemonii, prowadząc rozwiniętą działalność wywrotową i infiltrację, a także bez skrupułów prowadząc wojnę, wprost zagrażając społeczności międzynarodowej. Amerykanie wypracowali hegemoniczną strategię, która umożliwia im prowadzenie rewolucji kolorowych, podżeganie konfliktów regionalnych, a nawet bezpośrednie prowadzenie wojen pod pozorem promowania demokracji, wolności i praw człowieka. Trzymając się mentalności zimnej wojny, Stany Zjednoczone zacieśniły politykę blokową i wzniecały konflikty i konfrontacje. Szermując pojęciem bezpieczeństwa narodowego, nadużywają kontroli eksportu i narzucają jednostronne sankcje innym państwom, przy czym stosują selektywne podejście do prawa i zasad międzynarodowych, wykorzystując lub odrzucając je według uznania i dążąc do narzucenia zasad, które służą ich własnym interesom. Pod pozorem utrzymywania porządku międzynarodowego opartego na zasadach. Niniejszy raport, prezentując istotne fakty, ma na celu ujawnienie nadużyć przez Stany Zjednoczone ich hegemonii w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej, finansowej, technologicznej i kulturalnej oraz zwrócenie większej uwagi międzynarodowej na zagrożenia wynikające z działań USA dla światowego pokoju. I stabilności oraz dobrobytu wszystkich narodów. To wprowadzenie definiuje precyzyjnie adresatów tego dokumentu i ma to znaczenie dlatego, o czym będę mówił później. Generalnie, czym więcej czasu upływa od chwili opublikowania dokumentu, tym jaśniejsze stają się kolejne działania chińskiej dyplomacji, w których to działaniach brał i bierze udział sam Xi Jinping. Dokument ten nie jest skierowany do Stanów Zjednoczonych, do Unii Europejskiej, do takich państw jak Japonia czy Nowa Zelandia. Ale o tym później. Teraz kilka dalszych fragmentów dokumentu podzielonego na pięć rozdziałów, przedstawiających pięć typów amerykańskich hegemonii. 1. Hegemonia polityczna wymuszanie swojej woli. Od dawna Stany Zjednoczone starają się kształtować wartości i system polityczny innych krajów oraz porządek światowy pod swoim wzorcem w imię promowania demokracji i praw człowieka. 2. Hegemonia militarystyczna bezmyślne stosowanie siły. Historia Stanów Zjednoczonych charakteryzuje się przemocą i ekspansją. Od uzyskania niepodległości w 1776 roku Stany Zjednoczone stale dążyły do ekspansji przez siłę, masakrowały Indian, najeżdżały Kanadę, prowadziły wojny z Meksykiem, podburzały do wojny amerykańsko-hiszpańskiej i anektowały Hawaje. Po II wojnie światowej wojny prowokowane lub wywoływane przez Stany Zjednoczone obejmowały wojnę koreańską. Wojnę w Wietnamie, wojnę w Zatoce Perskiej, wojny w Kosowie, wojny w Afganistanie, wojnę w Iraku, wojnę w Libii i wojnę w Syrii. Nadużywając swojej hegemonii militarnej, był możliwy realizację celów ekspansyjnych. W ostatnich latach roczny średni budżet wojskowy USA przekroczył 700 miliardów dolarów, stanowiąc 40% światowej sumy przeznaczonej na obronność, więcej niż łączny budżet wojskowy 15 kolejnych krajów. Stany Zjednoczone mają około 800 baz wojskowych za granicą, ze 173 tysiącami żołnierzy rozmieszczonych w 159 krajach. 3. Hegemonia ekonomiczna, grabież i wykorzystywanie. Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone przewodziły wysiłkom na rzecz ustanowienia systemu Bretton Woods, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego które wraz z planem Marshalla tworzyły międzynarodowy system monetarny skoncentrowany wokół dolara amerykańskiego. Ponadto Stany Zjednoczone ustanowiły hegemonię instytucjonalną w międzynarodowym sektorze gospodarczym i finansowym poprzez manipulowanie systemami głosowania z wagą, zasadami i układami organizacji międzynarodowych, w tym zatwierdzeniem przez 85% większości, a także swoimi krajowymi ustawami i regulacjami handlowymi. Korzystając z pozycji dolara jako głównej międzynarodowej waluty rezerwowej, Stany Zjednoczone zbierają zasadniczo trybut senioralny z całego świata a poprzez kontrolowanie organizacji międzynarodowych zmuszają inne kraje do służenia amerykańskiej strategii politycznej i gospodarczej. Stany Zjednoczone zawsze były gospodarką opartą na konsumpcji, ale niski poziom oszczędności w kraju i duże deficyty w handlu zagranicznym oznaczają, że USA potrzebują zagranicznych inwestycji i rynków zbytu, aby utrzymać wzrost gospodarczy. Jednakże pod hasłem walki ze złym zagranicznym kapitałem Stany Zjednoczone stosują coraz bardziej szkodliwe polityki gospodarcze i handlowe, w tym jednostronne sankcje i protekcjonizm. Te praktyki nie tylko szkodzą interesom innych krajów, ale również rujnują reguły i normy międzynarodowe, które powinny chronić interesy wszystkich państw. W ostatnich latach Stany Zjednoczone posunęły się jeszcze dalej, dążąc do wprowadzenia wielostronnego podejścia do handlu, które rzeczywiście oznacza walkę przeciwko określonym krajom i blokowanie działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe. Przykładem tego jest sytuacja z Organizacją Handlu Światowego, gdzie Stany Zjednoczone blokują proces wyboru członków sądu odwoławczego WTO. Co prowadzi do paraliżu całej organizacji. W działaniach na rzecz ochrony swojego wpływu Stany Zjednoczone nie wahają się stosować sankcji i groźby ich użycia w celu przymuszenia innych krajów do posłuszeństwa i podporządkowania się ich interesom. 4. Hegemonia technologiczna, monopol i tłumienie. Stany Zjednoczone dążą do odstraszania innych krajów od rozwoju naukowego, technologicznego i ekonomicznego, wykorzystując monopol, środki tłumienia, i ograniczenia technologiczne w dziedzinach wysokich technologii. 5. Hegemonia kulturowa Rozpowszechnianie fałszywej narracji. Globalna ekspansja amerykańskiej kultury jest ważnym elementem jej strategii zewnętrznej. Stany Zjednoczone często wykorzystują narzędzia kulturowe, aby wzmocnić i utrzymać swoją hegemonię w świecie. Podsumowanie hegemonia Stanów Zjednoczonych w dziedzinie polityki, wojska, gospodarki, technologii i kultury, a także ich praktyki hegemoniczne, dominujące i prześladowcze, mają negatywny wpływ na całą międzynarodową społeczność. Kraje powinny szanować siebie nawzajem i traktować się jak równorzędne podmioty. Duże państwa powinny zachowywać się w sposób odpowiedni do swojego statusu i prowadzić dialog, promować partnerstwo, a nie konfrontację czy tworzenie sojuszy Chiny sprzeciwiają się wszelkim formom hegemonizmu i polityki siły oraz odrzucają ingerencję w sprawy wewnętrzne innych krajów. Stany Zjednoczone muszą dokonać poważnego rozliczenia ze swoim postępowaniem, muszą krytycznie przeanalizować swoje działania, pozbyć się arogancji i uprzedzeń oraz zrezygnować z praktyk hegemonicznych służących dominacji i prześladowaniu. Taka sytuacja. Przeglądałem pobieżnie artykuły z ostatnich kilku dni, ale nie znalazłem nic poza kilkoma francuskimi i brytyjskimi odniesieniami do tego oświadczenia chińskiego MSZ, a wydaje mi się, że to dość istotny akt. To nie jest jakieś odbicie piłeczki czy raczej balonu, a bardzo konkretne wyrażenie swojego zdania na temat działania państwa trzeciego. Co więcej, Chiny mówią nie tylko za siebie, ale dają wyraźnie znać, że mówią w imieniu tak zwanego globalnego południa, a to z kolei oznacza, że my tu gadu-gadu o świecie multipolarnym, a kształtuje nam się być może świat bipolarny, w którym to po jednej stronie mamy Stany Zjednoczone, Europę i przestrzeń anglosaską, ale nie cały Commonwealth, a po drugiej większą część Azji, Afrykę, Amerykę Południową, a tam coraz większą grupę państw nazywanych przez Amerykanów pariasami. I tu dygresja. W internetowych dyskusjach od pewnego czasu dostrzegam skłonność komentatorów, wersalkowych geopolityków i strategów do używania różnego rodzaju kryptoepitetów, których oczywistym celem jest wyrażenie pogardy autorów komentarzy dla państw trzecich. Pomijam Rosję, bo to akurat dziś przypadek szczególny, ale rzecz dotyczy na przykład Iranu, Kambodży, Brazylii czy Tanzanii. Generalnie przesłanie jest takie. Co ta bieda, która razem stanowi o kilku procentach światowego PKB, ma do gadania? Jakże oni mogą nam zagrozić? Przestaniemy z nimi handlować, to się rumakowanie skończy. I gdyby taka pełna humanizmu i kultury osobistej postawa była cechą szczególną, wyłączną ludzi przedstawiających się w social mediach jako szlachta, która nie pracuje, a której edukację zapewnił uniwersytet życia, miałbym to w nosie. Ale to jest niestety stosunek do państw trzecich. Sporej części, na przykład amerykańskiego establishmentu. Kilka dni temu natknąłem się na social medialny wpis pracownika Rand Corporation, który z dumą przypominał swój artykuł pierwotnie opublikowany na stronie Rand Corporation, a potem rozkolportowany przez kilka ważnych agencji prasowych dwa lata temu. Był to artykuł informujący, że Chiny mają bardzo niewielu przyjaciół, a jeśli już, to są to takie państwa jak Iran, Pakistan, Kambodża i inni pariasi. O niewielkim znaczeniu ekonomicznym i strategicznym. Tak, dla uzupełnienia dodam, że RAND Corporation to amerykański think tank i organizacja badawcza non-profit, pierwotnie sformowana dla potrzeb Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a pracująca obecnie również dla innych agent i instytucji rządowych w Stanach Zjednoczonych. RAND prowadzi badania na tak różnych polach jak obronność i terroryzm, stosunki międzynarodowe, edukacja czy zdrowie publiczne. Autor tekstu podpisany został jako starszy analityk do spraw obronności w Rand Corporation, wcześniej pełniący funkcję doradcy w Pentagonie. Joe Biden w prezydenckiej kampanii wyborczej odgrażał się, że nie odpuści sprawy Jamala Hashodżiego, dziennikarza z Arabii Saudyjskiej, podstępnie zaproszonego do placówki dyplomatycznej Arabii w Turcji i tam zamordowanego. Na bezpośrednie zlecenie i przywiedzy następcy Królu Królestwa Saudów, księcia Salmana. Biden obiecał, że sprawi, iż książę Salman otrzyma to, na co zasłużył, będzie pariasem, dla którego nie będzie miejsca na politycznej mapie świata. Skończyło się na tym, że wycofano wszystkie oskarżenia wobec Salmana, a Biden musiał połknąć własny język i udać się do Riadu, by osobiście rozmawiać z księciem Salmanem na temat zwiększenia wydobycia ropy naftowej, by poprzez zwiększenie podaży obniżyć cenę surowca na światowych rynkach i dać łupnia Rosji. Nie muszę chyba dodawać, że nic z tego nie wyszło. Niekoniecznie dlatego, żeby zagrać Amerykanom na nosie, ale dlatego, że już wtedy zaczęły spadać zamówienia na ropę ze świata, a państwa OPEC nie były zainteresowane wzięciem na siebie ciężaru recesji, która... Nie wiadomo ile potrwa. A mimo to analityk do spraw obrony, były doradca Pentagonu, stosuje ten sam język wobec takiej, na przykład Kambodży, bo to państwo bez żadnego waloru strategicznego czy ekonomicznego. Jest takie powiedzenie polskie, które mówi, że pycha kroczy przed upadkiem. I to koniec dygresji. Opinia chińskiego MSZ na temat praktyk hegemonistycznych Stanów Zjednoczonych przeszła w zasadzie bez echa. Natomiast ogromne wzmożenie medialne wywołał inny chiński dokument. Opublikowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych HRL w rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, czyli 24 lutego bieżącego roku, a noszący tytuł Stanowisko Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Dokument ten natychmiast uzyskał miano Chińskiego Planu Pokojowego i jako taki funkcjonował i do chwili, gdy nagrywam ten podcast, funkcjonuje w zachodnich mediach. Ważny szczegół. Kiedy chiński MSZ opublikował ten dokument, Wang Yi przebywał w Moskwie, do której przyleciał z Budapesztu, bo opuściwszy Niemcy odwiedził Węgry. Wang Yi spotkał się w Moskwie z Petruszewem, Ławrowem i Putinem. Chiny zapewniły Rosję, że ich stosunek do wcześniejszych ustaleń nie uległ zmianie, że przyjaźń między narodami kwitnie itd. itd. Główną plotką krążącą w związku z pobytem Wang Yi w Rosji była ta, iż szef partyjnej dyplomacji Chin ustalał tam ewentualność wizyty Xi Jinpinga, który ponoć ma wziąć udział w uroczystościach związanych ze świętowaniem zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, czyli w II wojnie światowej. O czym rozmawiano w Moskwie? Nie wiadomo, natomiast wiadomo, że na chińskim planie pokojowym nie zostawiono w zasadzie suchej nitki. Miałem okazję przysłuchiwać się kilku wywiadom z osobami, które profesjonalnie i naukowo zajmują się Chinami i nie po raz pierwszy zrozumiałem, że konformizm ma wiele twarzy. Jedna ze stosunkowo nowych wynika z potrzeby dopasowania się do narracji zgodnej z gustami większości, z taką klikalnością publiczną. A ta wymaga, aby nie wchodzić w meritum, ale czujnie podążać za wskazówkami prowadzącego wywiad, audycję i wkomponowywać się w sugerowaną narrację. Skoro wszyscy mówią o planie pokojowym, to czemu się wyłamywać? Skoro wszyscy kpią, to czemu nie kpić z wszystkimi? Szkoda. Stanowisko Chin w sprawie kryzysu na Ukrainie zawiera się w 12 punktach. Z którymi można się bez problemu zapoznać. Linki do wszystkich dokumentów znajdziecie Państwo w opisie tego odcinka. I oczywiście, traktując je jako rzecz niepoważną, można uznać, że to 12 truizmów. Ale nabrawszy nieco dystansu i rzuciwszy okiem w przeszłość na to, jak się Chiny zachowywały wobec tej sytuacji od niemal samego początku, można dostrzec konsekwencje. A przede wszystkim jeden bardzo duży, fundamentalny atut Chin. Są one w zasadzie jedynym dużym graczem światowym, który może rozmawiać zarówno z Moskwą, jak i z Kijowem. No ale, żeby rozmawiać, to trzeba mieć o czym od czegoś trzeba zacząć. Może na przykład od pełnego oczywistych oczywistości dokumentu, który wbrew pozorom zawiera ogromną liczbę kwestii kluczowych, które wymagają uzgodnienia czyli doprowadzenia do zaakceptowania wynegocjowanego rozwiązania przez obie strony. I tak na przykład zacytuję pierwszy punkt chińskiego stanowiska: 1. Poszanowanie suwerenności wszystkich państw. Powszechnie uznane prawo międzynarodowe, w tym cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, muszą być ściśle przestrzegane. Suwerenność, niepodległość i integralność terytorialna wszystkich krajów musi być skutecznie podtrzymywana. Wszystkie kraje, duże czy małe, silne czy słabe, bogate czy biedne, są równymi członkami społeczności międzynarodowej. Wszystkie strony powinny wspólnie stać na straży podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi oraz bronić międzynarodowej uczciwości i sprawiedliwości. Należy promować równe i jednolite stosowanie prawa międzynarodowego, a odrzucać podwójne standardy. Truizm, prawda? Ale poszanowanie suwerenności to także, jak mówi ten punkt, poszanowanie granic. Czyli kwestią pierwszą stawianą w stanowisku Chin jest samostanowienie stron i respektowanie granic, czyli ustalenie, jak te granice przebiegają. Dodam tylko, że Chiny nie uznały aneksji Krymu. Do niepoważnego planu pokojowego Chin odniósł się szef NATO 24 lutego podczas konferencji prasowej w Talinie. Jens Stoltenberg powiedział m.in., że nie odnotowano jak na razie żadnej dostawy broni ofensywnej z Chin dla Rosji, ale widziano oznaki i dowody że Chiny mogą planować i rozważać dostarczenie wsparcia wojskowego Rosji. Chiny nie powinny tego robić, ponieważ wspierałyby nielegalną wojnę agresywną, naruszającą prawo międzynarodowe, oznaczającą się pogardą dla Karty Narodów Zjednoczonych. Dodał też, że Chiny nie cieszą się dużą wiarygodnością, ponieważ nie były w stanie potępić nielegalnej inwazji na Ukrainę. A kilka dni przed rozpoczęciem inwazji podpisały umowę z prezydentem Władimirem Putinem o nieograniczonym partnerstwie. Jeżeli chcemy pokojowego wynegocjowanego rozwiązania, w którym Ukraina zwycięży jako suwerenne i niepodległe państwo, to musimy teraz wesprzeć armię ukraińską. Bo tylko tak można stworzyć warunki, w których prezydent Putin zda sobie sprawę, że nie może wygrać i musi usiąść do stołu negocjacyjnego i zaakceptować Ukrainę jako niepodległe i suwerenne państwo w Europie. Tymczasem w Kijowie Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej oświadczył, że chce spotkać się z prezydentem Xi, że plan Plan pokojowy w istocie nie jest planem, a zbiorem opinii, które po części zgodne są ze stanowiskiem Ukrainy. Zełęski pozytywnie ocenił fakt, że Chiny wyrażają poszanowanie dla prawa międzynarodowego, w tym dla nienaruszalności granic. Dodał też, że jego spotkanie z prezydentem Chin przyniesie korzyść obu państwom i bezpieczeństwu na świecie. Tego samego dnia, czyli 24 lutego, Joe Biden w wywiadzie dla ABC News oświadczył, że pomysł, aby Chiny negocjowały zakończenie wojny na Ukrainie, nie jest racjonalny. Putin ten plan pochwala, więc jak to może być coś dobrego? Nie widziałem w planie niczego, co wskazywałoby, że jest to coś, co byłoby korzystne dla kogokolwiek poza Rosją. Pomysł, że Chiny będą negocjować wynik wojny, która jest całkowicie niesprawiedliwą wojną dla Ukrainy, jest po prostu nieracjonalny. Tymczasem w niedzielę 26 lutego do Kijowa przybył minister spraw zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej, książę Faisal bin Faran al-Saud, który, jak to określiła służba prasowa prezydenta Ukrainy, poparł pokojowy plan Ukrainy i zaoferował pakiet pomocy humanitarnej w wysokości 400 milionów dolarów. Była to pierwsza oficjalna wizyta szefa MZ Arabii Saudyjskiej na Ukrainie od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma państwami. Podczas konferencji prasowej w Kijowie książę Faisal powiedział: Arabia Saudyjska chciałaby zrobić wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć nasilenie działań wojennych. Każda wojna kończy się przy stole negocjacyjnym, ale powinno to odbywać się pod auspicjami ONZ i z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Dodam, że to za sprawą dyplomacji saudyjskiej doszło do wymiany jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą. I jeśli chcecie Państwo wiedzieć, o co tu chodzi, to podzielę się moimi podejrzeniami. Otóż Chiny podejmą próbę wykazania, że są skuteczniejsze dyplomatycznie niż Stany Zjednoczone, niż Zachód. Spróbują, co nie znaczy, że się uda, ale wygląda na to, że zbudowawszy fundament pod koalicję globalnego południa, wyraźnie wskazując przeciwnika, wspólnego przeciwnika państw, które w istocie nie mają wspólnych interesów, ale którym służy wzajemna kooperacja dla realizacji własnych zamierzeń, Chiny spróbują doprowadzić. To jest zawieszenie ognia i rozpoczęcie negocjacji. Największą przeszkodą w osiągnięciu tego celu będą oczywiście Stany Zjednoczone. Taki sukces Chin i Arabii Saudyjskiej byłby wizerunkową porażką administracji amerykańskiej. Byłby też dowodem na to, że zdystansowana postawa Chin była właściwa, że dzięki niej Chiny osiągnęły zdolność do prowadzenia mediacji pomiędzy zwaśnionymi stronami. Z tego wszystkiego jeszcze Xi dostałby pokojowego Nobla. No nie. Tak się stać nie może. Nie sądzę, aby Zachód był gotów, realnie, fizycznie gotów, by przekazać Ukrainie taką ilość broni i tak szybko przeszkolić ukraińskich żołnierzy, żeby zdecydowanie przeważyć szale na korzyść ukraińską. Zatem pozostanie szantaż. Jeśli Zemęski zacznie rzeczywiście interesować chińską propozycją, a ta mogła zostać przekazana w Monachium podczas spotkania Dymitroku były z Wangiemi, to Ukraińcy otrzymają sygnał, że skończy się finansowe i sprzętowe wsparcie Zachodu. To akurat żadna nowość. Takiemu szantażowi uległ swego czasu Kai-shek. Uległ i przegrał Chiny. Ale to zupełnie inna historia. Nie wiem, czy dostrzegliście Państwo, że w całej tej historii coraz wyraźniej widać, że Ukraina traktowana jest coraz bardziej przedmiotowo. To za nią decyduje się, w jaki sposób można ewentualnie doprowadzić do negocjacji. Przy czym dość pokrętnym z perspektywy polskich doświadczeń historycznych jest argument podnoszony jako dyskredytujący stanowisko Chin, a dotyczący kwestii granic. Panuje takie silne przekonanie, przynajmniej wyczuwalne w przekazach medialnych, że jeśli już dojdzie do jakichś negocjacji, to Ukraina nie może oddać ani metra ziemi, że granice muszą powrócić do ich kształtu sprzed 2014 roku. A to dlatego, że Ukraińcy złożyli ofiarę krwi. W czasie II wojny światowej zginęło ponad 6 milionów Polaków, ponad 20% polskiego społeczeństwa. Polscy żołnierze byli obecni na wszystkich frontach II wojny światowej od jej pierwszych do ostatnich chwil. I co? Czy w zamian za ofiarę krwi Polska wróciła w swoje przedwojenne granice? Czy oddano hołd polskim żołnierzom, choćby podczas londyńskiej parady zwycięstwa w czerwcu 1946 roku? Polskie media z amerykańskimi Piszą o stanowisku Chin, że śmieszne. A tymczasem Zemeński, o czym wspominałem, mówi co innego. Dlaczego? Z wersalki łatwo podejmować heroiczne decyzje o tym, że nie oddamy ani metra. Zwłaszcza jeśli tej wersalki nie opuszcza się na dłużej niż kilka godzin spędzonych w pracy, której się nie lubi i mało się w niej zarabia, a ma się ambicje, że klękajcie narody. Tymczasem wojna w Ukrainie ma jeden wymiar zdecydowanie mało dostrzegany, bo koncentrujemy się na dostawach broni, zresztą chaotycznych i zawsze nie w porę. Tym niedostrzeganym wymiarem są ludzie. Jak od miesięcy informuje korespondent, onetu Marcin Wyrwał, Ukraina traci każdego dnia kilkuset żołnierzy. Część z nich ginie w walkach, a znacznie większa część to ranni, którzy prawdopodobnie już nigdy nie będą w stanie wrócić na front. I tych strat nie da się uzupełnić od tak, od ręki. Rosja do prowadzenia wojny na wyniszczenie ukraińskiej armii, w sensie niszczenia jej zasobów ludzkich, nie potrzebuje nowoczesnej broni. Do tego celu można powyciągać nawet katiusze ze wszystkich rosyjskich muzeów wojny ojczyźnianej. Dla Ukraińców nie jest obojętne, czy wojna pochłonie kolejne 50, 100 czy 200 tysięcy ofiar. Nie jest też obojętne, jak się rozwinie sytuacja na froncie za miesiąc czy za pół roku. Wspomniany Marcin wyrwał, powiedział w którejś z radiowych rozmów, że dostawy uzbrojenia dla Ukrainy są jak kroplówka. Pozwalają przeżyć, nie pozwalają zwyciężyć. Nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić na lepsze, a może się zmienić na gorsze. Już dziś można przeczytać na stronach Wall Street Journal czy New Yorkera, że Biden musi walczyć o zrozumienie konieczności finansowania Ukrainy w wojnie z Rosją. Co oznacza, że nie wszyscy amerykańscy kongresmeni podzielają przekonanie obecnej administracji, że Ameryka musi się angażować w tę wojnę. Co jeśli nagle kongres USA zmieni zdanie, a finansowanie ulegnie zmniejszeniu albo wręcz zastopowaniu? Niemożliwe? Dziś wszystko jest możliwe. Dla znacznej większości kongresmenów amerykańskich wrogiem Stanów Zjednoczonych są Chiny, a nie Rosja. Właśnie przed komisjami kongresu USA przesłuchiwani są szefowie amerykańskich firm, które inwestują w Chinach. Inwestowanie w Chinach będzie niebawem zakazane firmom amerykańskim w wybranych sektorach gospodarki. Ciekawe, czy podobne działania zostaną zalecone Europie. Kijów musi zakładać plan B. Ostatni rok przyniósł wiele doświadczeń, wiele lekcji, z których wyciągnięto wnioski, w tym ten, że procesy decyzyjne na Zachodzie to czas, czas, czas. Tego Ukraina nie ma bez miary, bo wspomniani żołnierze, których ubywa. I jeszcze ten wniosek, że deklaracje państw zachodnich i ich realizacja niekoniecznie do siebie przystają. Chiny są jakąś alternatywą. Przede wszystkim tak się składa, że Chiny mogą rozmawiać i z Rosją, i z Ukrainą. A co więcej, proces decyzyjny w Chinach ma odmienny charakter niż w Stanach Zjednoczonych. Finansowanie Ukrainy przez USA zależy od rozwoju sytuacji przedwyborczej, od tego jaka narracja zyska posłuch większości. Z Chinami tego problemu nie ma. Chiny zadeklarowały pomoc ekonomiczną przy odbudowie, pomocy tej udzielą. Oczywiście nie z pobudek humanitarnych, a merkantylnych, ale fundowanych na przekonaniu, że lepiej handlować niż wojować. Dla przeciętnego zjadacza chleba, ryżu czy podpłomyków to naprawdę brzmi jak plan. Na to samo, czyli na chińską jedność deklaracji i czynów liczy zresztą Łukaszenka. Informacja, że Pekin opowiedział się za Mińskiem wywołała u nas falę oburzenia. Pewnie dlatego że zupełnie nie bierze się pod uwagę, że istnieje prawdopodobieństwo, iż Pekin może objąć teraz, dzisiaj, protektoratem Białoruś, jak to się stało w przypadku Kazachstanu. Dla Polski byłoby to znacznie lepsze rozstrzygnięcie niż scenariusz, w którym Białoruś staje się integralną częścią Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza w sytuacji wciąż potencjalnie nierozwiązanego konfliktu z Ukrainą bo przy dzisiejszych uwarunkowaniach ten konflikt może trwać latami. Jeśli ktoś uważa, że to przecież niemożliwe, to proszę sobie rzucić okiem na sytuację w Syrii, Libii czy Jemenie. Proszę bardzo, we wszystkich tych konfliktach Stany Zjednoczone są obecne bezpośrednio lub pośrednio, i też w części z nich obecna jest Rosja. W żadnych z nich nie ma szans na proste i szybkie rozwiązanie, bo sprawy skomplikowane nie mają prostych rozwiązań. Śmieszne, prawda? Boki zrywać. A propos Kazachstanu. Sekretarz stanu USA Antony Blinken udał się do Astany, gdzie odbył rozmowy z kazachskim ministrem spraw zagranicznych, a następnie z prezydentem. W Astanie zorganizowano też spotkanie tzw. grupy c 51 w skład której wchodzą Stany Zjednoczone oraz były republiki radzieckie: Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Amerykańscy urzędnicy poinformowali, że administracja Bidena stara się zwiększyć zaangażowanie w regionie, zwłaszcza w krajach, które borykają się z gospodarczymi skutkami agresji Rosji na Ukrainę. Wymieniono się licznymi uprzejmościami, Amerykanie chwalili wszystkie pięć państw za prowadzone reformy i rozwój ekonomiczno-społeczny. Dodam, że na stronie United States Department of States można przeczytać o tych pięciu państwach raporty, które zawierają długie, a szczegółowe listy przewinień rządów tych państw przeciw demokracji, wolności, prawom jednostki, wolności słowa itd. itd. Trudno zatem ustalić, o jakie reformy i o jaki rozwój ekonomiczno-społeczny chodziło. Z informacji prasowych wynika, że przedstawiciele pięciu byłych Republik Radzieckich wyjaśniali Blinkenowi, że przez wzgląd na położenie geograficzne i zaszłości historyczne mają takie związki gospodarcze z Rosją, których zwyczajnie zerwać nie mogą. Nie jest to zresztą w interesie Europy, ponieważ ropa z tego regionu płynie do Europy rurociągami biegnącymi przez Rosję. Towary eksportowane z Europy do państw regionu docierają. Z kolei pociągami, które część swych podróży odbywają także przez Rosję. Blinken zapewniał w trakcie i przy okazji C5 +1, że Stany Zjednoczone mogą zapewnić tej grupie państw bezpieczeństwo w razie nacisków ze strony Moskwy, ale nie zrobiło to na przedstawicielach byłych republik radzieckich większego wrażenia. Minister spraw zagranicznych Kazachstanu Muhtar Tlauberdi podczas konferencji prasowej prowadzonej wspólnie z Blinkenem stwierdził, że Kazachstan nie czuje się zagrożony przez Moskwę. Podkreślił też, że Kazachstan wraz z Rosją jest członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw czy Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Co praktycznie daje wizytę Blinkę na Wastanie? Moim zdaniem, które oczywiście jest zaburzone, bo ufundowane na dużej nieufności wobec polityków jako takich, wizyta w Kazachstanie służy generalnie amerykańskiej polityce wewnętrznej i jest sygnałem dla ogólnie pojętego Zachodu, że Ameryka daje radę i administracja jest aktywna, czyli ma moc. Z perspektywy Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, rzecz wygląda inaczej. Stany Zjednoczone są obecne w regionie: baz lotnicze w Uzbekistanie i Kirgistanie, pozostałość po wojnie w Afganistanie, ale ich realne wpływy w regionie są niewielkie. Nie tylko dlatego, że wzrosły tu znacznie wpływy Chin, ale przede wszystkim przez wzgląd na to, co się stało w Afganistanie. Dla regionalnych autokratów oczywistym jest, że dziś Blinken pojawia się i deklaruje, jutro wszystkich może nazwać pariasami i obłożyć jakimiś sankcjami. Stany Zjednoczone są daleko, Rosja i Chiny blisko. Co więcej, Chiny nie wnikają, kto i jak rządzi swoim państwem, ale z pewnością mają większy wpływ na Rosję niż Stany Zjednoczone. Co może zrobić administracja USA, jeśli któreś z tych pięciu państw zostałoby zaatakowane przez Rosję? Najwyżej to samo, co w przypadku Ukrainy. Poczeka, jak się sprawy rozwiną. Jeśli zaatakowani będą w stanie bronić się dłużej, angażując siły rosyjskie w dłuższym okresie, da zaatakowanym broń. Przepraszam, nie ma nic za darmo. Sprzeda na kredyt. W wiadomościach dotyczących spotkania C5 plus 1 przewija się wiadomość, że Stany Zjednoczone zaoferowały tym pięciu państwom inwestycje w wysokości 50 milionów dolarów. To są kwoty, które Chiny przeznaczają na relatywnie niewielkie lokalne projekty. Pojedyncze, biorąc pod uwagę z kolei specyfikę lokalnych przywódców, takie pieniądze starczą ledwie na waciki rodzinom rządzącym w tych krajach. Czy pojedyncza Pierwsze od początku urzędowania wizyta sekretarza stanu USA w Kazachstanie może odwrócić uwagę tego państwa i innych postsowieckich państw regionu od Chin i przeciągnąć na stronę amerykańską? Obawiam się, że to myślenie życzeniowe, jeśli zakładać, że wizyta Blinkena w ogóle miała jakikolwiek inny wymiar poza wizerunkowym. Wystarczy bowiem spojrzeć na mapę, żeby zrozumieć, że w dzisiejszych okolicznościach przyrody Stany nie mają tu wiele do ugrania. Głównie dlatego, że utraciły wiarygodność i już nie są jedyną opcją wyboru. Co więcej, z wielu powodów, nie tylko przez wzgląd na geografię, państwom regionu bliżej do Chin niż do Stanów Zjednoczonych. Wspomniałem o tym, że wybrani szefowie amerykańskich firm zostali przesłuchani przez członków Kongresu Amerykańskiego na okoliczność inwestycji kierowanych przez nich firm w Chinach. Pojawiły się głosy, że to wstępne przygotowanie do kolejnej fazy dekuplingu z Chinami, że chodzi o to, by zredukować lub zatrzymać amerykański kapitał płynący nieustannie rosnącym strumieniem, a właściwie rzeką, do Chin. A chodzi, wedle danych Departamentu Stanu, o ponad 100 miliardów dolarów każdego roku. Tak, każdego roku amerykańskie firmy i instytucje inwestują w Chinach ponad 100 miliardów dolarów. Polityki donosi, że administracja Bidena dała znać, że taka opcja jednak nie wchodzi w grę. Ktoś czegoś nie przemyślał, ktoś coś niewłaściwie sformułował. Jeśli będą jakieś ograniczenia, to w zakresie inwestycji w półprzewodniki. To, że ktoś czegoś nie przemyślał, staje się cechą naturalną działań amerykańskich. Przyczyna jest oczywista. Bardzo krótka perspektywa planowania. Działa się tak, by uzyskać szybko efekty, cele są zatem bliskie, a niedalekie. Zamiast strategii stosuje się ewentualnie taktyki. To dotyczy również wojny w Ukrainie. Amerykanie mówią o zwycięstwie Ukrainy, zatem zakładają klęskę Rosji, ewentualny upadek Putina. A kto tam mógłby przejąć skutecznie władzę? Ktoś zainstalowany przez Amerykanów, jak w Afganistanie czy jak w Iraku? Problemem procesów decyzyjnych po stronie amerykańskiej jest też specyficzne postrzeganie świata, w którym to Stany Zjednoczone są centrum, gdzie Ameryka First a reszta świata jest traktowana przedmiotowo co mogło mieć jakiś sens po upadku Związku Radzieckiego, ale dziś jest założeniem fałszywym. W efekcie tych obu czynników wzrasta w Ameryce przekonanie, że rozwiązaniem dobrym dla Ameryki będzie dalszy dekupling z Chinami. Według szacunków amerykańskiej firmy doradczej Kearney, w zależności od scenariusza, koszty postępującego rozwodu amerykańskiej i chińskiej gospodarki mogą do 2030 roku wynieść od 15 do ponad 45 bilionów dolarów. Dla uchwycenia skali, całkowity produkt krajowy brutto Unii Europejskiej w minionym roku wyniósł około 16,5 biliona dolarów. Wedle Kearneya efekt dekuplingu najmocniej odczuje Azja i Australia, ale skutki boleśnie dotkną także obu Ameryk oraz Europy. Nie jestem firmą analityczną z 40 biurami na świecie, ale stawiam orzechy przeciwko dolarom, że amerykańscy analitycy tkwią w mylnym błędzie. To nie Azja najmocniej odczuje efekty ewentualnego rozwodu Stanów z Chinami. Nie, nie. To Europa, która jest zależna w stopniu krytycznym od amerykańskich technologii i w podobnym od produkcji w Azji. Nie tylko w Chinach, ale i w Korei, Japonii. India. Jeśli spojrzymy na mapę świata i zobaczymy, która ze stron, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, gdzie i ilu mają kumpli, to możemy ze zdziwieniem zauważyć, że Chiny mają ich niepokojąco dużo. Jeszcze bardziej niepokojące wnioski wypływają z choćby pobieżnej analizy danych ekonomicznych. Potencjał wytwórczy Chin jest dziś czterokrotnie większy niż amerykański. W 2005 roku eksport do Stanów Zjednoczonych generował aż 9% chińskiego PKB. Teraz to poniżej 3%. Najważniejszym partnerem handlowym Chin są państwa ASEAN i wielkość samej wymiany handlowej w regionie ciągle rośnie. Jeśli ktoś chciałby sobie wyobrazić, czym skutkuje nieprzemyślane działanie zrywające nagle i bez odpowiedniego przygotowania więzi ekonomiczne, może sobie poczytać o problemach z zaopatrzeniem w Wielkiej Brytanii. Ponoć Brytyjczykom się odmieniło i chcieliby w większości wycofać się z Brexitu. Ponoć wśród brytyjskich polityków, nie ma chętnych, by otwarcie poinformować, że w przewidywalnej przyszłości nie ma na to szans. Generał de Gaulle triumfuje, pośmiertnie pęka ze śmiechu. Akcentem. Kończymy nasz kolejny, że nie tak wyrażę Kabaret. <grych> Finał. No właśnie, przyszło mi do głowy, że skoro wszyscy o wojnie i działaniach kinetycznych. Może warto opowiedzieć nieco więcej o wymianie handlowej, produkcji, pracach badawczo-rozwojowych, finansach i wielu innych aspektach funkcjonowania współczesnych gospodarek, którymi inspirują się pariasi o niewielkim znaczeniu strategicznym i ekonomicznym, jak się o państwach takich jak Pakistan czy Kambodża raczył wyrazić analityk Rand Corporation. Dodam, że my też się powinniśmy nimi inspirować, choć nie wiem, czy nam czasu starczy, by inspirację zamienić w czyn.

Bo jak zakłada wspomniana firma analityczna Kirnej, prawdopodobną konsekwencją ewentualnego zaostrzenia dekuplingu w perspektywie do 2030 roku, czyli te dwie 7 lat, będzie spadek wolumenów handlowych i osłabienie wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się, w tym w Polsce. Oznaczać to będzie pogorszenie się wyników finansowych firm, a także zwiększenie kosztów produkcji, ponieważ przedsiębiorstwa zmuszone będą do przejścia na mniej wydajne łańcuchy dostaw. W końcu może to doprowadzić do wzrostu bezrobocia, cen inflacji i stóp procentowych. Zmniejszenie płynności dolara amerykańskiego z powodu spadku wolumenów handlowych spowoduje również rozszerzenie spreadów na korporacyjne i krajowe obligacje w walutach rynków wschodzących oraz osłabienie tych walut wobec dolara. Taka sytuacja. Zapraszam na spotkanie, które odbędzie się w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w niedzielę 12 marca o godzinie 18. Wciąż mam nadzieję, że uda się zorganizować podobne spotkania w marcu również w innych miastach. Pożyjemy, zobaczymy. I to jest właściwy moment, by podziękować Państwu za czas poświęcony wysłuchaniu kolejnego odcinka podcastu Chiny według Kleszka Ślazyka, który mógł zostać zrealizowany dzięki Państwu wszystkim. Szczególnie chciałbym podziękować patronkom i patronom. Dziękuję zatem serdecznie panią Monicę Auspiter-Zwiarskiej. Magdalenie Zgódce, Panom Adrianowi Bresiowi, Przemysłowowi Załudzkiemu, Edmundowi Gazprzakowi, Adamowi Szlęzakowi, Lechowi Tarnowskiemu, Sebastianowi Baszakowi, Krzysztofowi Burdalskiemu, Wojciechowi Habasiewiczowi, Mariuszowi Janusowi, Robertowi Kuszewskiemu, Marcinowi Świątkowi, Krzysztofowi Szołtyskowi, Marcinowi Budziszewskiemu. Tomaszowi Owsiakowi, Łukaszowi Apaczowi Kielinowi, Marcinowi Makowskiemu, Michałowi Chojnackiemu, jak również Pani Agacie, Panom Wojciechowi, Danielowi, Jakubowi, Jarosławowi, Juliuszowi, Łukaszowi, Maćkowi Szanghajskiemu, Krzysztofowi i Jejkowi. Dodajecie Państwo energii, pozwalacie rozwinąć skrzydła, nawet takiemu. Staremu ptaszysku, jak ja. Patronów i tych, którzy może kiedyś naszymi patronami zostaną, zachęcam. Zaglądajcie Państwo na stronę Chiny24.com. Znajdziecie tu niezwykłą ilość informacji na temat Chin, a także te dotyczące naszego newslettera i możliwości zostania naszym patronem. Gdybyście mili Państwo mieli jakieś pytania, sugestie, proszę je kierować na adres kontakt 24com albo poprzez nasze konto na Facebooku i LinkedIn. Czyli ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia!